Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Siemanko, witajcie. Zaczynamy kolejny odcinek w Cyberpunk 2077. Już sobie tu jedno zadanie wyznaczyłem. Kontrakt się zwie Gałązka Oliwna. Także lecimy. Na dole. Skoczymy ten płotek. A, tutaj, okej. Ty jesteś Sergiej? Cieszę się, że pytasz. Cały czas mam wrażenie, jakby mi nad głową świecił neon. Sergiej, zadarł z Tigersami. Prezent dla Tiger Cross jest w garażu. Nie wydajesz się jakoś specjalnie wystraszony. Bo wreszcie widzę światełko w tunelu. Nadjeżdża mój happy end. Tak jesteś pewny, że Tiger Cross podoba się twój prezent? Na 100%, na 1000%. Nie będzie żadnego problemu. Tylko go tam dowieź. Czym się naraziłeś Tigersom? To była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Ojoj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty, nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska. Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Zastrzeliłeś go przez pomyłkę? Nie zastrzeliłem. Gorzej. Nie chcę o tym mówić. Co on mu zrobił? Okej. Wyślij mi koordynaty. Się robi. Jest w garażu. Tam masz wejście. No. Samochód to ten prezent? To coś więcej niż zwykły samochód, ale tak. Po prostu go tam zawieź, a oni zajmą się resztą. Nie da się tego spierdolić. Z góry dzięki. Założyć się? Który to jest garaż? Tam dobrze wejść. Dobra. To jest ta fura. Co to jest? Zaskakująco zwrotny dzięki umieszczonym na przedzie pojazdu dwóm kołom skrętnym osiom. No dobra. To nic nie powiedz, co on tam dołożył. Jakaś dziwna trochę taka faktura, widzę. Pojedź samochodem Sergeja do... i Nera Tiger's Claws. Ej. Co tak ostro? Kurwa, musi się podkładać oczywiście. Co tu się wydarzyło, nie wiem. Jedziemy 600 metrów do pokonania.
O kurwa. Sprawdź, co jest w bagażniku opcjonalne. Wypuść mnie! Co tam kurwa jest? Pomocy! Dzięki Bogu, że to nie ten drugi. Wypuść mnie! No szybko! Zanim wróci! Wyjdą. Co? Bardzo nietypowy prezent. Co? Mam cię dostarczyć jako prezent, niespodziankę, od niejakiego Sergieja. Człowieku, mów z sensem! Coś jakbyś wyskoczył z tortu. Tylko bardziej krwawo, przypuszczam. Kim jesteś? Aleks Puszkin. Biotechnika. Starszy asystent kontroli jakości. Co starszy asystent kontroli ma wspólnego z Tiger Claws? Pracujesz dla Tiger Claws? Mówiłem, że nie przyjmuję ich oferty. O! Teraz mam to zrobić, kurwa mać, no. Czy go wypuścić, czy go zamknąć? Jak go wypuszczę, to może być problem. Chyba ktoś zdecydował za ciebie, to tylko pijemany, wyskakuj. Chyba ktoś zdecydował za ciebie. Dobra, jedziemy, no co ja mam poradzić? Już nie krzyczy. Bynajmniej, nie chcę już wyjść. Zobaczymy. Dostawał to na tyle restauracji Tiger Claws. Dobra. Okej. Aha, i tam mam. Aha, to chyba tam mam podjechać w sumie nawet. Tylko tyle, że... Idziemy. Co za pojeb... Pierdalaj. Okej. Fajnie się zaczyna, nie powiem. Spierdalaj. Jeszcze ktoś? Chyba mi Aleksa. A, okej. Okay. To skomplikowane. Wyskakuj. Nie wiem, o co chodzi, ale dziękuję. Nie pożałujesz tego! Dostałeś zlecenie od Wakako, tak? Zapłacę jej, nie będzie stratna. I ty też nie. Zajebiste. Kto to widział? Dałeś się przekupić wrednemu korposowi z bagażnika? Ciągle mnie zaskakujesz. Z drugiej strony rację ma ten, kto więcej płaci, prawda? I dziś nie jest to Sergiej, na jego nieszczęście. Biedaczek ma teraz przez ciebie naprawdę przechlapane. Coś za coś, Vi. Coś za coś. Kontrakt zamknięty. Ale miałem go wypuścić, więc jak to zrobiłem? Nie rozumiem. Jej, panu. Dobra. Dalej zrobimy. Przejdźmy sobie na mapkę. Będziemy tak po kolei jakieś zadania robić. Teraz chciał. To jest kto? 3 z 8. Tak, to może. Dobra, pojedźmy jeszcze sobie tu.
i później to jest... Ciężko tu jest rozrzec, czyje to są zadania. Nie wiem, może nie wszystkie, no ale... Deszczowo. Wezmę sobie pojazd. Słuchaj, broń. Gdzie ten pojazd? A, jest, jedzie. Stój! Daleko, to nie będziemy mogli przerywać. Trzymaj łapy przy sobie! Do jednostek w sektorze zgłoszono kolejną podejrzaną aktywność. No kuźwa, przecież żyje. Uważaj! Gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Chcę coś odzyskać. Płacę. W zamian oczekuję szybkich i konkretnych rezultatów. Zlecenie na terenie Tigerów? Duże ryzyko. Dalsze szczegóły w załączniku. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Wielki skarb czasem okazuje się wielkim przekleństwem. Pamiętaj o tym, V. Na końcu musisz ustalić, co się z nią stało. Okej. Dobra, lecimy. Udaj się do bloku, w którym mieszka Lea Leide. Wynajmij mieszkanie? Nie, nie chcę wynajmować tego mieszkania. Zastanówka. Górny poziom apartamenty. Dobrze, apartamenty. Ciągnij broń. Niżej, czyli jednak... poziom. Dokładnie. Boże, że też nie mogła mnie sobie wsadzić do łba jakaś modelka. Albo chociaż, nie wiem, architekt zieleni. Co ci się znów nie podoba? Znów mnie ciągasz po jakichś mylinach. Po cholerę tu przylazłeś. Zlecenie mam. Cholera, jaki był ten kod? Prowadź kod? 2137, opcjonalne. No, to nie jest kod przypadkowy. O, ale on musi tak mnie straszyć? Dobra. Otwórz brak autoryzacji. Czy to jest tu? Użyj zdolności telepatycznej. Ale tu możemy przecież sobie wpisać ten kod. 2137. Co za nora. A ty nie spędziłeś przypadkiem pół życia na skłotach? Spędziłem, ale nie na trzeźwo. Szukaj mieszkanie. Okej. Okay. Coś więcej jest. Przycisk. Sala deaktywacja. Okej. Ktoś tu siedzi. W razie czego on będzie leciał do nas. Proszę, proszę. Klasyka. Ukryte drzwi. Ludzie są jednak kurewsko przewidywalni. Ale że tak powiem, nie wiem gdzie. Czy ja tu mogę wejść po prostu? Chyba nie. Dalej.
jest jakaś broń. Dobra. Przedostać się do ukrytego pokoju. Okej. Jak ja mam się tu przedostać? Czegoś tu nie rozumiem. To zaraz, chyba że to jest... To pewnie od tych drzwi. Albo spuszcza wodę w kiblu, kto wie. To... Aha! Się przesuwa, jak rozumiem. Mamy. Oferta. Wakako, trzymaj się mocno, bo spadnie z krzesła. Mam na sprzedaż taki bajer do jailbreakowania korporacyjnego sprzętu. 100% skuteczności, zarówno na szczepy, jak i broń. Działa na produktach wszystkich firm z wyjątkiem Night Corps. Oni muszą korzystać z jakiegoś innego systemu szyfrowania. Kupujesz? Sprawa jest pilna. Są inni chętni. Oczywiście. Wygląda na to, że Lea poszła do tygrysów. Za plecami Wakako. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. Nie daj się oszukać. Udaj się do klubu Brandensowego. No dobra. Czy co? Wchodzimy stąd. Pytanie, czy tak wyjdziemy bez czego? Ale się widać, że chyba tak. Kolejne 600 metrów do przebycia. To ten z listy od Bree Whitney. Jeszcze go! Kurwa, wiedziałem, że to się tak nie może zakończyć. Się dzieje. Kolejne zgłoszenie. Podejrzany jest w okolicy. Dobra. Muszę gliny na siebie. No nie. Może ja gliny zabiłem. Spróbujmy. Tak, w lewo, później w prawo. Nie popłaca. Okej. Ajgex. Oni mogą do mnie od razu zacząć strzelać.
progon. Oczywiście. To jest najciekawsze, że oni już od razu wszystko wiedzą. Jeden bar w Arroyo, gdzie dawaliśmy czasem koncerty. Bo? Bo to też była straszna mordownia. Jedno złe słowo, krzywe spojrzenie i od razu kosa między żebra. Co ty nie powiesz? Liczny? No tej Gersi. Szukaj teren. Okej, dobra. Nie, ale chcę wstać przede wszystkim. Dobra, to my mamy tu przeszukać. Nie. Też nic nie ma. Nie widzę takiego. Nie mogło interesować. Użyj. Nie daj się oszukać. Dobra, czyli to samo chyba. I tak cię znajdziemy. Serio? Wszystko przeszukać. Na dobrą sprawę nie wiem, czego mam szukać. W sumie...
jeszcze jest. Myślałem, że to ja chujowo skończyłem. Ale okej, ta dziewczyna mnie przebija. O kurwa, no ona jest? A, jest ona. Co ja mam niby zrobić teraz? Przeszukaj teren. Dziewczyny nie musiały pocieszać. Czy co? Rozumiem, że jej ciała nie muszę nigdzie wynosić. Dostarcz sprzęt do skrytki. Spoko. Będzie czysto? Czy coś się jeszcze tu zjawi? Ale tak spokojnie tu jest. Dobra, jedziemy 150 metrów do skrzynki zdawczej. Spokojnie, nic się nie dzieje. Widzę, że udało się odzyskać kraker. Dobra robota. Ładnie się stawisz. Zamykam kontrakt. Pięknie. Dobra. A co my teraz zrobimy? Bo mamy niedaleko te zadanie. Więc ja bym te zadanie wykonał. Ale tu jest. Troszeczkę. Mamy 1600 metrów. Także cóż, widzimy się już chyba raczej na miejscu, nie będę nas tutaj zanudzał to jazdą. Chyba, że... No właśnie, to jeszcze nie będzie koniec. Wow! Spierdalaj! Jakiś... to, proszę. Co to w ogóle są? A, Tigers! Co z wami?
O. Weź siedź, gdzie siedzisz i nie wyłaź, co? Dobra. Musimy wezwać sobie nowy pojazd w takim układzie, w naprawie. Okej. Okay. To wezmę sobie... A nie będzie. Mam tych pojazdów troszeczkę, także... Musimy sobie zbierać w sumie. Wow. Dobra. I teraz już się widzimy na miejscu. To, tak jak mówię, jeżeli coś się wydarzy, no to... Dobra, dojeżdżamy już do miejsca spotkania. To frajer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale pieprzyć go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Night City. Konkretnie chodzi mi o jego komputer. Sprawdź załącznik, dowiesz się co i jak. Okej, okay, to jest odniw w sumie. Cel, przejmij laptop Alisona, dobra. Co tu mamy? Musimy się, tam się dostać. Tam. Ze schody w ogóle. Możemy to wziąć. Leć nośni. No, oni raczej nie będą pozytywnie nastawieni. Co to są posiarze? Tam to możemy wziąć. Chować przeciążę. Ja nienawidzę tego tchórzliwego frajerstwa! Ja tego urwę! Tu jest jeszcze trzech. Czterech. Tutaj tak możemy przejść. Wow.
mamy. Wiesz, kuźwa, ci popady, że jest... O, ludzie. Zadzwoń do Sandry do Roses. Dobra. Może gdzieś tu się schowajmy na ten moment. No, nawet możemy się tu schować. Jesteś Vi, prawda? Znalazłeś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. Jak widzisz. Choć gdyby nie ty, nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Jackie nie żyje. O, przykro mi. Czy to przeze mnie? Nie, przez Arasakę. Zginął niedługo po tym, jak cię uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Ex-gangster od siedmiu boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęliśmy? Pytałam o databank. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w noże kosiarzy. Sandra? Jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Okej, dobra. Cały czas coś się świeci na żółto, że ma być na dole. Jest tu jakieś zejście? A jest. Okej. Patrząc, to chyba nie koniec zabawy. Jest jeden. Tam jest drugi. A. Jeszcze jest. Laptop Alois. Okej. Okay. Ja mam wrażenie, że ja dwa zadania robię naraz. Może się mylę. Teraz na górę? Wziąłeś? Byłem na dole. Chcesz o tym pogadać? Nie wiem, co tam widziałeś. Ja tam nie schodzę. Nie chcę nic wiedzieć. Oni mnie zmusili. Byłem ich zakładnikiem. Jeden wyskok i skończę na ich stole. Tak powiedzieli. W porządku. Wierzę ci. Paskudna sprawa. Dobrze, że to już koniec.
A, czy to jest w ogóle... Okej. Pojrzyj w szczepy, chcę zmienić swój wygląd. Żeby sobie coś przy okazji, jak już tu jesteśmy, polepszyć. Żeby tego, z tego nie skorzystać. A, co my tu mamy? Co to jest? Co mi tu polepszy? Po prostu pancerz przede wszystkim. Odporność. 36, 84. Dobra. Tu. To powinno być teraz widoczne. W paskach. 46. No nie ma z tych elementów. O. Dobra. Czyli tu trzeba 96. Dobra. Jeszcze. Dobra. No i na tyle mi było stać. Lekaj. Dobra. Chcę. Czyli co? Wychodzimy. Co się stało? O mordy. Teraz tak. Gdzie ja te swoje auto zostawiłem? Tu chyba wyjeżdżałem. Gdzieś w jakąś uliczkę kojarzę. To daleko. Mama na mnie czeka! Mama na mnie czeka! Nowe zgłoszenie w Watson. Tu 331. Przyjąłem to za. Ale tylko dlatego, że cię kocham. Mam nadzieję, że mi nie rozwalą samochód. Teraz muszę strzelać, kuźwa. Kuźwa, ty też. Uciekaj. Chcę się z nimi zadrażniać, bo to później może być ciężko. Dobra, może mnie nie zobaczą. Z na górę. Niestety, znaczy niestety, niestety. Policję też można zrobić w chuja. Nie wiem, co on tam robi. Wyłaź po kurwieńcu! Dobra, już są na niebiesko w każdym bądź razie. A, szupę cały szat. Schowanego będziesz się teraz bawił. Niestety musiałem. Przy okazji sobie naropiłem więcej. Nie ma innego wyjścia. Co jest brany? Nie mogę? Dobrze, ale dobra, już miga. Jestem spokojnie. A już tu biegli.
Sandra? To ja, Vi! Mam twój databank! Sandra? Oj. Odezwij się! Jesteś sam? Jeszcze nie stracił. Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Ona coś ukrywa. Kosiarz to jest tylko przykrywka. Ładne mieszkanie. Urządzone z gustem. To ty musisz zdecydować. Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałem ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winna? Z tego, co mi wiadomo, dostałeś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? No, naprawdę. Ciekawi mnie, co ona ukrywa. Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłeś może, co właściwie na nim jest? Za kogo ty mnie masz? Jestem profesjonalistą. To dobrze. No to trzymaj, profesjonalista. Mogę to zobaczyć jednak. Za poszanowanie mojej prywatności. Dzięki. Do następnego. Okej. Może bym coś się wówczas więcej dowiedział. A, teraz tam trzeba się spotkać. Ciekawe zadanie. Carter. I 1 km. Nie ma tu jakiejś szybkiej podróży? Opcje. Musimy zobaczyć. Dobra, jest tu. Przenosimy się. Nie, no to nie jest. Co tu się znowu popsuło? Aha, dobra. Źle spojrzałem. Skoro tak, trzeba zrobić inaczej. Nie o to chodzi. Jakie to mam zadania w ulicy? Karty. Nic. To jest kradzież. To mi pozostaje w takim układzie. Czyli jeszcze raz do teleportera. I się przemieszczamy tu. Anako będzie dalszym czemu. Znaczy w późniejszych odcinkach. Bliżej finał. Nie chcę tych kontraktów za dużo, za długo ciągnąć, bo to wszystko troszeczkę też może być to nudne. Hej, Vi,
Trzeba wykraść pewien dokument. Sprawa jest pilna. Dalsze informacje w załączniku. Dziewczyno, jakżeś to zrobiła? Sprzedałaś mnie? Dane z komputera. Zajebioza, żeby nie było. Ale tyle forsy? Nie szkoda ci trochę? Niczego nie szkoduję. Nie boję się mieszkać. A ty gdzie? Za wejście się płaci. To mi... A, tu. Ale ja tu jestem naprawić system stereo. Subwoofery podtynkowe podobno wam trzeszczą. Nie mam się na liście. Okej, jak bardzo ci zależy, to zadzwoń do szefa i zapytaj. Ale ja zaczynam naliczać czas już teraz, więc od razu wspomnij, że będzie płacić ekstra. No dobra, nieważne. Chodź. Pokaż wujkowi trochę siałka! Duba mi już cierpa, od tego się zrobi. Muszę dostać się do biura. A ja na to cholak, gdzie jest ten palcem? W nosie sobie podłup, jak cię świeżbi. Kurwa, wieczory kawalerskie to jest. Kamery trzeba wyłączyć. Ja muszę się tu dostać, dobra. W jaki sposób trzeba ich rozproszyć? Odwróć uwagę. Co? Co oni jest? Są jacyś zdolni? Przedostać jednak. Było przeciążenie, odwróć uwagę. Nie wiem, czy mi się uda tak do końca. Si, señor Ladrillo. Wszystko się zgadza. Aha. Aha. Dokładnie tak. Aha. Chyba się nie udało. Mam wrażenie. Przecież nie wiem, to jest chyba wroga jest. A nie walka. Zabić. Dane. Da się wydostać, tak? Oczywiście. Że nie będzie problemu. Teraz tu.
To zobaczymy. Okej. Może raz chociaż się uda coś po cichu zrobić. Czy ja tędy jestem w stanie wyjść od razu? Jakże inaczej. Mam pliki z Dicky Twistera. Raduję się i ty się raduj, albowiem kontrakt został właśnie zamknięty, a ustalone wynagrodzenie przelane na twoje konto. Amen. Dobra. Ale nie wiedział o tym. Co tu mamy? Słuchaj, dobrze pracujesz, a to się ceni. Czekają na ciebie nowe kontrakty, a te z wyższej półki. Pamiętaj, już wyżej nie wejdziesz, co nie znaczy, że nie możesz popełnić błędów. To trudny moment, nie zawiedź mnie. Okej. Teraz tak, tu jest jeden kontrakt, ale to też chyba jest od Olczulka. Tak, to jest ostatni w sumie nawet. Ale to nie wiem, czego teraz wykonywać. Dziennik. To jeszcze wiem, że jakieś miałem zadanie. A mianowicie to. I się tu chyba udamy. To jest jeszcze właśnie zadanie z Widma Wolności. Od Nelly. Więc może być tutaj też ciekawie i grubo całkiem. Przeteleportujemy oczywiście, żeby nie tracić zbytnio czasu. Gdzie tym mamy się udać? Tu się mamy udać. Stąd czy stąd? Może stąd będzie bliżej. Zajmę na spotkanie. Żeby nie wpaść tylko, kurde. Gdzie to jest źle. Patrz co robisz. Nie ma przejścia. Dobra, może tędy gdzieś? Jak ja mam się tam dostać? Nie, nie widzę. Steven Santos. Wi, kupę lat. Pamiętasz mnie? Nie za bardzo. Steven Santos, człowiek rozsądku, który lubi inne rozsądne osoby i nie zapomina ich rozsądnych decyzji. Jestem akurat w Night City. Może się złapiemy na chwilę. Pogadamy o dawnych czasach. Kretach i niepotrzebnych biomonitorach. Pamiętam zahukanego Stevena. Ten rozsądny mnie niepokoi. Kiedy chcesz się spotkać? Jak najszybciej, tylko spotkajmy się w Night City. Dość mam downtown. Śledź adres. Okej. Okay. Już
się już widzę tutaj. Zmienił pół. Aha. Dziennik. Chcę ją. O, znaczy wykonać ją. Spotkać się z nią. Teraz tak, jakoś tu. Nie mam iść. Pakusia. Jeszcze chyba w tych zakamarkach nie byłem. Spotkaj się z nim. Okej. Muzyka mi się nie podoba. Co? Widzisz niebieski kontener? Czekam w środku. Ostrożności nigdy za wiele. Niebieski kontener. Widzę. A wchodzi się przez... co? Przez inny? Nie. O kurwa. Kurwa, co to ma być? Ja pierdolę. Co to za jedni? Ktoś tu słyszy, że też skacze jak... Gazy. Chwało i... Ole. Będzie ciężko do kontenera. A, dobra, chyba trzeba wystawić tą broń. Poza tym, co to za jedno? Najemnica Afterlife. Co? To była pułapka po prostu. Zajebiście. Co my tu mamy? Read i tak dalej. Nic więcej nie ma. Jeżeli chodzi o zadania... Jedź do schowka Kati. O, to nawet jest niewiele odległości, więc możemy to jak najbardziej zrobić. O, to nie zrobili. Pomocy! Błagam pomocy! Nie ma. Wórpły na prawo! Strzelają. Z nimi nie chciałbym zadzierać. Później tu jest ciężko się dostać. Wszystko do ciebie nawala. Ale pytasz oficjalnie czy nieoficjalnie? Dobra, przebiegniemy sobie te 400 metrów, nie jest to jakoś daleko. Przynajmniej kondycja jakaś będzie. Casino.
co to jest. The Dirty. Wpadnij jutro. Palimy piwko i jakiś chujowy film. Deck. Dalej. Dalej prosto. Hansen Stern, to może Night City wejdzie do Dogtown i zrobi porządek. No wejdź, porozmawiamy. Obiecuję. Co? Znajdź schowek Kati. A pierdziele, no. Nauczyli się tutaj czegoś takiego, żeby szukać wszystkiego. Nie. Jak ją to znaleźć? Pierdziele, ograniczone dość mocno. Jedyne co, to ja tu widzę. Przeszukaj, przesuń przeszkodę. Okej. No proszę. Ciekawa miejscówka, nie powiem. Jeszcze trochę. Dobra, możemy spotkać się z tym Stevenem w takim układzie. Już tak robimy wszystko. Za czarną godzinę. No, za troszeczkę jeszcze widzę zadań. Jest, te kontrakty. Okej, to porobimy to teraz. Te dwa zadania to na sam koniec. Czarną godzinę, co w ogóle jest? Okej, to będzie chyba w następnym odcinku w takim układzie. A tym razem z to. Zostajmy się z tą. Tutaj pół kilometra. Chciał skorzystać z szybkiego transportu. Teraz, czy ja gdzieś mam go jakiś w okolicy? Tu mam. Tak, nie ma sensu. Teraz tu jakiś pewnie zrzut będzie przy okazji. Musimy się przedostać. A, tutaj. Tutaj. Jeszcze kawałek. Podbiec. Już oczywiście byliśmy w tej okolicy. I miło cię widzieć. Cześć. Pisałeś do mnie? Pisałem. Chciałem ci podziękować za to, co zrobiłeś w Dogtown. Pracuję, mam widoki na awans. Jest dobrze. Sumienie nie gryzie? Nigdy do krwi. Łap. To dla ciebie. Nie myśl, że jestem gołosłowny. A Anna? Też pracuje? Jak sobie poradziła ze zniszczeniem biomonitora Bany?
Średnio. To znaczy? To znaczy, że nie potrafiła odpuścić z pytaniami. Bardzo starała się stracić robotę i w końcu dopięła swego. Próbuję jej pomóc, ale znasz ją. Jest uparta jak cholera. Co teraz, Steven? No, Brazylia zamyka te kontrakty z Sovoidem. Pompują w nasz kraj kilkadziesiąt miliardów euro-dolarów. O ciebie pytam. A żyję. Życiem, którego chciałem. Co, to jest to wszystko? Dzięki, Steven. Trzymaj się. Dobrze wiedzieć, że są jeszcze na tym świecie rozsądne osoby. Aha. Na razie. Miał takie krótkie misje, że szkoda słów. Dobra, co my tu dalej mamy? Niestety nowy anonimowy klientka, spotkanie w hotelu na godzinę, ale... To jest cały czas. To w sumie tak na dobrą sprawę to nie ma nic więcej. Dobra, zrobię to jeszcze mimo wszystko teraz jednak. Sądziłem, że to zadanie co teraz będzie to jest takie króciutkie. Ale cóż jest. Kolejny przeskok z miejsca w miejsce. Lecimy. O, zaraz, bliziutko. A ty gdzie? Klub zamknięty. Klub zamknięty, powiadasz, tak? No dobra. Zostańmy tu. Cóż, musimy zrobić. Przeskok w czasie. Czemu to? Nie możesz w tym momencie przewijać czasu. What? Jak sobie odejdę dalej? Też nie wiadomo. A ty co taka stru... Co? Co? Chodźcie w mordę. Tutaj dzisiaj. A, bo... Ej, ty! Pracujesz tu, tak? Szukam jednego stałego bywalca. Nazywa się Liam Norton. Niskie napiwki. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Czy mi się wydaje, czy ja właśnie w jakiś sposób skakowałem to zadanie? Przy ścianie chyba zadziałała mowa z barmanem. Tutaj się dowie, że tutaj on nie ma. A ty gdzie? Klub zamknięty! No ja wiem o tym, że jest zamknięty. Mogę go zapytać w ogóle? Nie, nie mogę. Dziwna sprawa. Dobra. Co by tu zrobić? Jakbym zrobił coś innego, mianowicie... Wziął to zadanie. A jeszcze mogę go... Tak. Escape. Teraz jestem w stanie przewinąć czas. Powiedzmy do godziny... 19. Okay. Teraz wybierzemy to zadanie. To sumie nawet nie pisze, o której to godzinie ma być. A, co się kolejka ustawiła. A ty gdzie? Klub zamknięty. A o której otwierają? Się ustawiają. Teraz pewnie nie będę mógł przewinąć czasu, dokładnie. Dobra, to trzeba takie kwiaty robić. Dziennik. Wybieramy inne zadanie.
A, i dalej nie możemy przybijać czasu. To ciekawe. Gdzie? Klub zamknięty. Ta, wiem. A teraz? Teraz możemy. Który to by przewinąć? 23:30? No mnie te zadanie wybrać. Dobra, teraz widzę, to mniej więcej znaczników się pojawiło. Wyglądasz ok. Możesz wejść. Ty, no co ty? Dobra, zapytaj, ile ma opcjonalne. Już wtedy go zapytałem w sumie. Zaraz 10 metrów. Spróbujmy. Wyglądasz ok. Możesz wejść. Tak, wiem. Tylko nie rób kłopotów. Starasz się, chłopie. Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? A? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Słuchaj, to pilna sprawa. Nie wątpię. Dla ciebie. A ja to mam centralnie w dupie. Dobra, wyjdziemy. Ej, Linda, szampan do Vipromu, raz. Okej, tylko wystawię rachunek dla trójki. To ważne. Nie wątpię. Nie wyglądasz na kogoś, kto zajmuje się pierdołami. Ale no nie mogę, serio. Sorry. Szukam Liama. Liama Nortoma. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha. I to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. No, czyli to, co wcześniej mi się jakby w jakiś sposób udało w dzień go zapytać. To ważne. Nie wątpię. Nie wyglądasz na kogoś, kto zajmuje się pierdołami. Ale no, nie mogę, serio. Sorry. Mało tu powielone te wszystkie rzeczy. Zapłacę. Potraktuj to jako rekompensatę za słabe napiwki. Jest w VIP roomie z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Jasne. Spakowane to zadanie jest. Udaj się do strefy VIP, znajdź dowody na zdradę Liama. Teraz tak. Się idzie. Okej. Warto. Są teraz na górę? Dobra, popatrzmy. Kator. Jest wyjście. Okej, spoko. Kulisy. Gdzie mam tu iść? VIP room. Ale na razie to jako nie widzę nigdzie. Ktoś powiedzieć, gdzie jest VIP room? Tu się nie da wyjść. Ten też nie. Tu też nie. Chyba nie tu miałem iść, tak na dobrą sprawę.
Okej. Okay. Toalety. Już powiem, już kolejny. Kod dostępu. Okej. Okay. Sprawdź komputer ochrony. Ale czy on nie jest z tą, no wiesz? No tak. Widziałam ich razem na premierze. Przed zimą, serio. Kolejny identyfikator. Ja pierdzielę. Nie, no to jest wyjście. Ewidentnie coś mi tutaj nie pasuje. Jak wejdę, to jest to. Pierdziele. Gdzie to jest biuro ochrony? Tu jest wyjście. Tu wejść nie można. Tu wejść nie można. Ta winylowa to jest też nie to. Pięciu. Serio? Tuż byłem, nic nie ma. Aż tutaj z tyłu coś tam widzę. Jakieś pomieszczenia. Ta winda mi tu nie daje spokoju. Jeszcze. Tu mamy tylko dwa piętra w sumie. Parter i kulisy. To nie, no to ją nigdzie nie dojadę. Dobra, z tej strony. O coś ci chodzi, czy tak tylko patrzysz? Tu jest tylko to. Nic nie ma. Tu jest wyjście. Wejść, dobra. Tu się nie da. Też nic to nie daje. Dobra, tam musimy chyba zejść. Nic innego nie przychodzi do głowy. Ale w jaki sposób to się schodzi? Tędy. No dobra, coś chyba nowego mamy. Chodzi, bo znacznie nie chcę tańczyć. Szukać dowodów przede wszystkim. Żeby znaleźć dowody, ja muszę najpierw wiedzieć, gdzie jest biuro. Właściwie pomieszczenie ochrony. Nie mam gdzie wejścia. Co tu biega? Pierdziele. Poczekalnia. No. Nie no, zagubiłem się po prostu tu. Tu jest też poczekalnia. Tu wejść nigdzie nie można. W ten sposób trzeba chodzić? Aż mi trochę się nie chce wierzyć. To jest po tej drugiej stronie. Nic tu nie widzę. To jest najgorsze. Znaleźć dowody na zdradę Nima. Jama. Sprawdź komputery ochrony. No z chęcią bym to zrobił. Tylko, że ja tutaj nic nie mam. Hmm.
Można przeskoczyć? Nie można. O co tu biega? Pierdziele. Jak on w ogóle z tej kanciapy wychodzi? To jest toaleta przecież, tylko i wyłącznie. Nic więcej nie ma. Drzwi. No dobra, i co dalej? Tam jest nie ma ani kodu, ani nic. Rama. Jeszcze raz z tej windy skorzystam w takim wypadzie. Jesteśmy na kulisach, więc idziemy na parter. Gdzie my się dostaniemy? Aha, tutaj. Riot Spiv Sala. Sądzę, że to właśnie tutaj powinienem. A, to jest kolejna winda. Okej. Sala VIP. Ale pokręcone. Ale pokręcone. Ej! Co ty tu robisz? Czy to nieoczywiste, Liam? Podsłuchuję was. Nie wiem, kim jesteś, ale wpakowałeś się właśnie w poważne kłopoty. I za to mi płacą. Co? Kto cię tu przysłał? Mów, ale już! Lizzie. Wiesz, twoja dziewczyna. Zaciekawi ją wasza rozmowa. Myślę nawet, że bardzo. Hej, czekaj, kurwa! Słuchaj, ja ci zapłacę, okej? Okay? Zapłacę ile chcesz, tylko zapomnij, co tu było mówione, okej? Okay? Może przystanę na tę ofertę, ale chcę najpierw usłyszeć, czemu to robisz. Liam, nie. Arasaka stanowczo. Pierdolić Arasakę. No? Boję się o nią. Lizzie, ona chciała przejść pełną konwersję, tak? Wymienić całe ciało na chrom. Zrobiła to, ale coś poszło nie tak. Na początku miała tylko problemy z pamięcią, z koncentracją, ale teraz zmieniła się. Wszyscy się zmieniamy, Liam. Zwykle na gorsze. Nie rozumiesz. Kiedy z nią rozmawiam, jestem przerażony. W niej jakby coś tylko cholera. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie szkodzi. Nie mnie się będziesz tłumaczyć. Nie, chwila. Zapłacę, ile trzeba. Tylko nikomu nie mów. Błagam cię. Kuźwe, teraz co mam zrobić? Nie, chyba nie mam mowy. Ciągle kasa mi niepotrzebna. Lubisz tak załatwiać sprawy, co? Sypnąć kasą, a problemy, puf, znikają. Nie tym razem, obawiam się. Ochrona! Intruz! Do mnie! Chcę zobaczyć jego krew! O kurwa, co to za jakiś... Kolejny? Tak.
ucieknij ze strefy VIP, schwyć kamery podłączone do komputera. Komputera? Ja nadal póki co nie znalazłem tej, jak ona się nazywa. Komputera. Zatrzymajcie go! O cholera. Słyszałeś to samo co ja? Aha. Typ ją zdradza. Bankowo. No nie wiem. Znaczy ma coś na sumieniu, to na pewno. Ale tam chodziło o coś innego. Szczegóły. Tak czy inaczej powinna się trzymać od niego z daleka. Na słowo może ci nie uwierzyć. Aha. Dlatego ukradnę taśmy z monitoringu. Okej. Teraz nikt ktoś powie, gdzie to jest. Sala VIP. Papier. Okej. Zadzwoń do Lizy i zadanie Jerela. Dobra, dzwonimy. Halo? Vi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Na to wygląda. Siedział w VIP roomie z jakąś laską. Zamówił szampana. I co? O czym rozmawiali? Tego nie wiem. Zakładam, że w ogóle raczej dużo nie rozmawiali. Mało, ale... tyle wystarczy. No dobra. Czyli co? Zadanie wykonane. Opuśćmy ten... te pomieszczenie, spotkaj się. Tam się na razie nie będziemy spotykać. Boże, co tutaj się dzieje? Wszyscy w kuckach, bawić się proszę. Jednak chociaż normalnie wychodzi. Szukasz kłopotów? A to co? System notyfikacji OA? Wszechstronnie utalentowany i notorycznie zagadkowy Mr. Keeper. To prawdopodobnie najpopularniejszy hike rider na Ziemi, mimo że rzadko udziela wywiadów, a jego tożsamość pozostaje większą tajemniczą niż to, co się stało z prorokiem Karym. Bilety na ziemskie tournée artysty wyprzedały się na pniu. Jeśli nie jesteś jednym ze szczęśliwców, którzy załapią się na set Mistera Keepera na żywo, Dark Star ma dla ciebie jego dwa najnowsze single. Okej. Powiem, to jest. No dobra. Cóż. W takim oto anturażu kończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam serdecznie dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne produkcje na tym kanale. Trzymajcie się, hej! I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Blow it up.
Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.